10-latek śmiertelnie potrącony w Wawrowie. Kierowca BIMW uciekł. Bandyta. Kierowca BIMW śmiertelnie potrącił 10-latka, po czym uciekł z miejsca wypadku. To ogromna tragedia. Policjanci z Gorzowa szukają kierowcy, robimy wszystko, aby go zatrzymać, mówi w rozmowie z portalem gorzufianin.com Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Wypadek zdarzył się w piątek tuż przed północą. Grupa dzieci z Wawrowa koło Gorzowa Wielkopolskiego czekała na autobus, który miał je zawieźć na ferie do Zakopanego. Do tragedii doszło około 100 metrów od ronda, w pobliżu kościoła, gdy uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami pakowali rzeczy do luków bagażowych w autobusie. Z dużą prędkością od strony ronda nadjechał bardzo szybko kierowca ciemnego samochodu, prawdopodobnie BMW. Potrącił 10-letniego chłopca i odjechał z miejsca wypadku. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie zmarło, relacjonował rozmowie z portalem gorzufianin.com rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Marcin Maludy. Wypadek w Wawrowie. Kierowca BIMW śmiertelnie potrącił 10-latka. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, próbowali reanimować chłopca. Później funkcje życiowe u 10-latka starali się również przywrócić ratownicy. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie niestety zmarł, przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Kierowca BIMW po potrąceniu dziecka odjechał w stronę miejscowości Czechów. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Mogą się one okazać w późniejszym czasie kluczowe. Staramy się je analizować i przesłuchiwać świadków, co nie jest to łatwe, bo z oczywistych względów towarzyszy im ogromna trauma. Widzieli tą tragedię na własne oczy, powiedział Maludy. Robimy wszystko, by jak najszybciej zatrzymać osobę odpowiedzialną za tę tragedię. Ona nie zrobiła sobie z tego absolutnie nic. Już nie tylko nie udzielając pomocy, ale przyspieszając i oddalając się z miejsca tragedii, podkreślił rzecznik. Mieszkańcy wstrząśnięci tragedią. To było morderstwo. Policja powoła specjalną grupę poszukiwawczą, w skład której wejdą policjanci wielu pionów m.in. kryminalni, śledczy, ruchu drogowego, prewencji. Przeglądany jest też monitoring. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na temat tego zdarzenia. Każda może być przełomowa, każda może być cenna. To jest dla nas punkt honorowy, aby jak najszybciej dotrzeć do osoby, która siedziała za kierownicą tego samochodu, dodał Maludy. O przekazywanie informacji policji apeluje też sołtys Wawrowa Krzysztof Chrostek. To nie był wypadek. To było morderstwo dokonane przez bandytę, który po potrąceniu jeszcze przyspieszył najeżdżając na swoją ofiarę. Nie miejcie skrupułów. Musi odpowiedzieć.